Witam, z tej strony Tymek z kanału Componeo. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam komputer złożony z używanych części w kwocie 400 zł. Około tydzień udało mi się znaleźć wszystkie części potrzebne do tego komputera. Zostały zakupione w serwisach takich jak OLX, Allegro oraz Allegro Lokalnie. Zapraszam do oglądania. Pierwszym komponentem, który omówimy, jest karta graficzna Gigabyte Radeon HD 6870. Została ona zakupiona na OLX za kwotę 80 zł. Była to dość dobra okazja, gdyż te karty potrafią kosztować obecnie nawet 150 zł. Posiada ona 1 GB pamięci VRAM GDDR5 i jest to jej największa wada. Płyta główna marki MSI na chipsecie H61, zakupiona na Allegro lokalnie za kwotę 50 zł. Posiada ona dwa banki na pamięć RAM, która może wnosić maksymalnie 16 GB. A jeśli o pamięciach mowa, są to dwie kości po 4 GB, DDR3 1600 MHz, o opóźnieniu CL11, marki Patriot oraz Ramaxel, zakupione na Allegro lokalnie. Ich koszt wyniósł 52 zł, gdyż jedną z nich udało się wylicytować za 17 zł. Początkowo miały być to dwie kości marki Corsair, lecz okazało się, że sprzedawca pomylił się i wysłał dwie kości po 2 GB każda. Kolejny na liście jest procesor i5-3550, kupiony poprzez OLX za kwotę 50 zł. Posiada on 4 rdzenie oraz 4 wątki. Prędkość podstawowa wynosi 3,3 GHz, a turbo 3,7 GHz. Zasilacz marki Chieftec z certyfikatem 80+, o mocy 600 W, zakupiony za 60 zł na OLX. Jego realna moc na linii 12 V wynosi około 500 W. Do obecnej konfiguracji wystarczy z zapasem. Dysk SSD Micron C300 o pamięci 128 GB, zakupiony za 54 zł na OLX. Moglibyśmy zakupić bardziej po jeden dysk HDD, lecz w tym zestawie postanowiłem postawić na jakość, a nie na ilość. Chłodzenie boksowe od Intela zakupione za 8 zł na Allegro lokalnie. Ostatnią rzeczą jest obudowa Cooler Master zakupiona za 50 zł na Allegro lokalnie. W tym miejscu mogliśmy zrezygnować z tej obudowy na rzecz przysłowiowej ze śmietnika, lecz stwierdziliśmy, że chcemy temu zestawu nadać jakiegoś designu. Komponenty komputera omówione, przejdźmy zatem do testów. Counter-Strike Global Offensive. Rozdzielczość 1280x1024 na ustawieniach niskich z cieniami ustawionymi na średnich. Klatki nie spadają poniżej 100, gra jest w pełni grywalna. League of Legends. Rozdzielczość Full HD na ustawieniach średnich. Komputer bez problemu radzi sobie z utrzymaniem klatek w okolicach 120. Bonusowa gra Wiedźmin 3. Rozdzielczość HD na ustawieniach niskich. Takie ustawienia gwarantują płynną rozgrywkę w około 50 klatkach na sekundę. Z mniej rozdzielczości na Full HD zredukuje tą liczbę do 30 klatek z dropami do 27. Załączam wynik Firestrike oraz Cinebench. Przejdźmy do podsumowania. Komputer bez problemu radzi sobie z popularnymi grami sieciowymi w dość wysokich FPS-ach. Temperatury podczas testów nie przekraczały 60 stopni, pomimo użycia tylko jednego wentylatora z tyłu. Mógłbym go polecić dla osób, które chcą pograć sobie bezproblemowo w gry typu CS lub LOL. Lecz gdyby wymienić kartę graficzną oraz lekko podkręcić procesor, można by było pokusić się o nowsze tytuły. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz zapraszam Was serdecznie do sekcji komentarzy, gdzie możecie wyrazić swoją opinię. Możecie napisać, czy sami osobiście kupilibyście ten komputer za 400 zł. Z Wami był Tymek. Do następnego odcinka. Cześć.